Mamy do rozwiązania takie zadanie. Ile jest równa najmniejsza możliwa suma kwadratów dwóch liczb, jeżeli ich iloczyn jest równy minus 16? No to powiedzmy, że sobie oznaczymy te liczby na przykład przez x i y. Mamy dwie liczby i pytamy, jaka jest najmniejsza możliwa suma ich kwadratów. No to weźmy sobie, napiszmy to. S jak suma to jest x kwadrat plus y kwadrat. No jaka jest najmniejsza taka możliwa suma? No gdybyśmy rozważali dowolne liczby x i y, no to taka suma kwadratów... Najmniejsza możliwa to była 0, po prostu wtedy, kiedy obie te liczby są 0. Ale te liczby nie są zupełnie dowolne. mam tutaj dodatkowy warunek, że iloczyn tych liczb jest równy minus 16. Czyli już widać, że one nie mogą być równe 0. Żadna z nich nie może być równa 0, skoro ich iloczyn jest różny od 0. Napiszmy sobie ten dodatkowy warunek. x razy y ma być równe minus 16. No więc możemy teraz użyć tego warunku dodatkowego, po to, żeby sobie ten problem tak naprawdę uprościć. No, tutaj akurat łatwo było zgadnąć, jakie jest to minimum, ale w ogólności to nie wiemy, jak się minimalizuje funkcję dwóch zmiennych. No ale możemy użyć tego warunku do tego, żeby jedną z tych zmiennych wyeliminować z rozważań. No nie, na przykład możemy y wyeliminować, wyznaczając wartość y na podstawie znajomości x, czyli mogę na przykład obie strony tutaj tego równania podzielić przez x. Wtedy dostanę coś takiego, że y równa się minus 16, dzielone przez x. Czyli jak mamy dane x, no to y możemy wyliczyć z tego równania, więc możemy wstawić zamiast y to wyrażenie do, do tego wyrażenia. Czyli napiszę wtedy, że s, ta nasza suma, to jest po prostu x kwadrat, dodać i teraz zamiast y wstawię to, co wyliczyłem, czyli minus 16 podzielone przez x i całość do kwadratu. Więc wyraziłem tę naszą sumę jako funkcję tylko jednego parametru. Tylko parametru x. Napiszę to jeszcze, jak to się uprości, to jak to będzie wyglądało. Minus 16 do kwadratu. 16 do kwadratu to jest 256. 256 podzielone przez x kwadrat. Czyli sprowadziłem rozwiązanie naszego zadania do znalezienia minimum takiej funkcji, która zależy już tylko od jednej zmiennej x. No to takie zadanie to ja umiem rozwiązać. Za pomocą rachunku różniczkowego, ponieważ obliczę pochodną tej funkcji s, znajdę jej punkty krytyczne, czyli tam, gdzie pochodna się zeruje, no i sprawdzę, czy to jest minimum, maksimum, i w ten sposób znajdę tę minimalną wartość. No dobrze, no to liczę pochodną funkcji s. S' od x równa się. Pochodna x kwadrat to jest 2x. Pochodna tej funkcji. No to może ja tutaj jeszcze napiszę ją w trochę innej postaci, że to jest x kwadrat, dodać 256 razy x do minus drugiej. Tak myślę, że będzie lepiej widać, jak będę to różniczkował. No bo pochodna funkcji potęgowej to się bardzo łatwo liczy. To jest 256, to jest stała. Razy pochodna x do minus drugiej to jest minus 2 razy x do potęgi o 1 mniejszej, czyli do minus trzeciej. Czyli ta pochodna równa jest. 2x, no i tu jak wymnożę, to będę miał odjąć 512 razy x do minus trzeciej. No i teraz muszę rozwiązać takie równanie, może tutaj to zrobię. Kiedy ta pochodna jest równa 0? Znaleźć te punkty podejrzane o to, że tam może być ekstremum, w szczególności nas interesuje minimum. No to rozwiążmy to równanie, czyli to ma być 2x odjąć 512x, do minus 3 ma być równe 0. To mogę do obu stron dodać to 512x do minus 3, czyli będę miał takie równanie: 2x równa się 512x do minus 3. Teraz mogę obie strony pomnożyć przez x do 3. Będę miał 2 razy x do 4, że to się równa 512. No mogę przez 2 podzielić obie strony, czyli będę miał równanie, że x do 4 to się równa 256, no a pamiętamy, że 256 to było 16 do kwadratu, czyli to jest równoważne takim równaniu, że x kwadrat jest równe 16. No to teraz mam dwa rozwiązania. x równe 4 lub x równe minus 4. Mam dwa takie rozwiązania. No i to są te punkty, które są podejrzane o to, że tam może być moje minimum. No, to żeby sprawdzić, czy tam rzeczywiście jest minimum, to obliczymy sobie jeszcze teraz drugą pochodną i sprawdzimy, jaki jest znak drugiej pochodnej w tych punktach. To druga pochodna naszej sumy, naszej funkcji s, to jest pochodna tego. Pochodna 2x to jest po prostu 2. Odjąć 512 razy pochodna x do minus trzeciej, a pochodna x do minus trzeciej, no to będzie minus 3. Razy x do minus czwartej, czyli po uproszczeniu, to będę miał 2, minus i minus, mi da plus dodać 512 razy 3. 500 razy 3 to jest 1500, a 12 razy 3 to jest 36. To jeszcze łatwo w pamięci było obliczyć. Razy x do minus 4. No i co możemy powiedzieć o znaku tej drugiej pochodnej w tych punktach? No, widzimy, że ta druga pochodna, jest zawsze dodatnia, dlatego że tu mam jakąś stałą, a tutaj mam jakaś stała, razy x do minus czwarty, czyli x tutaj jest w parzystej potędze. Czyli to jest zawsze nieujemna liczba. No do i dodajemy dwójkę, czyli wiemy, że ta druga pochodna jest zawsze większa od zera. Jak druga pochodna jest większa od zera, to znaczy, że funkcja jest wypukła. Wypukła to znaczy, że wygląda tak. To jest funkcja wypukła. Czyli widzimy, że. Zarówno w tym punkcie, jak i w tym punkcie będziemy mieli minimum. Czyli mamy dwa minima. Czyli w obu tych punktach mamy minimum. Ja tutaj napiszę minimum. W obu tych punktach. No to dla obu tych punktów możemy obliczyć wartość y. Może weźmiemy to na czerwono, czyli dla x równego 4, y będzie równe ile. Dla x równego 4, y jest równe minus 16 przez x. 16 przez 4 to jest minus 4, to jest jedno rozwiązanie, lub drugie rozwiązanie, wtedy kiedy x jest równe minus 4, no to y jest równe minus 16 przez minus 4, czyli plus 4. No czyli widzimy, że te dwa pozornie różne rozwiązania, to są naprawdę dwa te same. To jest dwa razy to samo rozwiązanie, bo po prostu wszystko jedno, którą liczbę nazwiemy x, a którą liczbę nazwiemy y, rozwiązaniem jest po prostu para liczb 4 i minus 4. Tutaj to rozwiązanie wyszło nam dwa razy, no bo to nie zależy od tego, którą liczbę nazwiemy x, którą nazwiemy y, więc ta para liczb to jest 4 i minus 4. No a tam najmniejsza suma będzie równa ile? No ta suma najmniejsza, no to będzie 4 do kwadratu dodać minus 4 do kwadratu, czyli ta najmniejsza suma będzie po prostu równa 32, bo to jest 16 plus 16. Czyli taka jest odpowiedź na nasze zadanie. Ta najmniejsza możliwa suma kwadratów dwóch liczb takich, że ich iloczyn jest równy minus 16, jest równa 32. No i to jest bardzo ciekawe zadanie. Przykład zastosowania rachunku różniczkowego do rozwiązywania takich zadań, gdzie trzeba coś zminimalizować. No i ponieważ umiemy minimalizować funkcję jednej zmiennej, to musimy zawsze doprowadzić do takiej sytuacji, że mamy funkcję jakiejś jednej zmiennej, jednego parametru, zróżniczkować po tym parametrze, znaleźć minimum, no i mamy rozwiązanie.